Nie zapominaj o nogach! A, no. Raz, dwa, raz, dwa, raz, ale ręce dwa. Też! A. Ale nogi! A daj ty już, szwagier mi święty, spokój, człowieku! Ja nie mogę się skupić na dwóch rzeczach naraz. A co się dzieje? Się nie wysypiam. Zośka? Nie, po prostu nie mogę zasnąć. A barany liczyłeś? Człowieku, co wieczór liczę. Jeden, dwa, trzy. Jak dojdę do 9, od razu staję na nogi. Stajesz na nogi? No i dobrze, przynajmniej nogi trenujesz. A żeby jeszcze lepiej wytrenować, to przyniosłem ci to. O, co to za sznurek? To nie jest sznurek, to jest skakanka. A na chuj mi zwykła skakanka? To nie jest zwykła skakanka, to jest urządzenie, które skutecznie poprawia twoją koordynację, równowagę, pracę wszystkich mięśni, krążenie i oddech. Tak? A ty niby skąd to wiesz? Każdy zawodowy bokser ci to powie. Pierdolisz. Dobra, tam filmów się naoglądałem. A ja już myślałem, że ty na boks chodziłeś. No bo chodziłem. Tak. To jakie masz osiągnięcia? Mistrzostwo. Kiedy? Gdzie? W 92 na parafiadzie. O skurwesyn. To jakie ty tam trofea zdobył? Złoto i dwie jedynki. Pierdolisz. Szwagier, to na chuj my szukamy trenera. Ty zostaniesz moim trenerem. Ja? A ty? Co ja umiem? Zresztą ostatnio widziałeś, jak mnie mamusia sprała. Ma ten cios jebaniutka. Szwagier, nieważne jak mocno bijesz. Ważne jak silny cios potrafisz przyjąć. No to akurat wiem. O, widzisz? Wiesz. A dla mnie wystarczy, jak swoją wiedzą się podzielisz. No, możemy spróbować. Ale u mnie. Spoko! A ty gdzie? Ja na trening. Domingiem mi ten sznurek zawieś, bo nie mam gdzie prania powiesić. Już, już, Zosieńko, wieszam. Dobra, ty szwagier leć, a ja przyjdę jak pranie wyschnie. No dobra. E, ty, stary! Kopsnij śluga. Dobra, Zośka, to ja już lecę. Hu, hu, chuju! Kopsnij śluga. Nie palę, bo jestem bokserem. Widziałeś cwaniaczka? Taki z ciebie bokser, jak z Ryśka baletnica. Dasz zapalić? Masz. Ty też chcesz zajarać? Nie, dzięki, my na spółę spalimy. Proszę. Siema, szwagier. O, cześć. A co ci się stało? Ach, szkoda gadać. No dawaj, dawaj, opowiadaj. Co tu opowiadać? Szedłem obok przystanku i dwóch gości o fajkę poprosiło. No i co? No co? Że fajek nie miałem, no to zabrali. Komórkę, zegarek. A twoje złoto? Jakie złoto? No, złoty medal w boksie. A, tego nie znaleźli. Co ty, durny, myślisz, że ja przy sobie noszę? W szafie wisi. Masz. Przebieraj. Bo skąd tu masz? Dostałem. Za wykład. Jaki wykład? O szkodliwości palenia. O, jest moja komórka. O, i mój zegarek. A ten? Ten też mój. O, szwagier. Nie pierdol, że ty w trzech zegarkach był. To co, dziś nici z treningu? No jak to nici? Dzisiaj masz lekcję pokory. Pięściami wszystkiego nie załatwisz. Jak widać, słowami też nie. Oj tam. Ja chciałem przypomnieć stan, gdy po walce z rana się budzisz i myślisz, do kogo tu zadzwonić, żeby ciebie do wychodka zaniósł.
A jedź tam, szwagier. Ja tam wolę z prawej przypierdolić i wszystko załatwione. Lekcja pokory. Szwagier, co ja zrobię, że mi prawa automatycznie startuje? Jak ktoś mnie tylko o fajka poprosi. Dobra, już nie krzycz, na dzisiaj to tyle. Dobra, to na razie. A i dzięki za skarby. Spierdalaj. Kierowniku! Daj zapalić! Spokojnie, Antek. Lekcja pokory. Kopnij szluga! Do ciebie mówię! Niespełna godzinę temu tłumaczyłem ci, że palenie szkodzi. To byłeś ty? Sorry, przez te zapuchnięte oczy cię nie poznałem. Bogaty będziesz. Ja już jestem bogaty. Tak? To daj zapalić!